Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkie Michalo. Dzisiaj pomówimy sobie jeszcze raz o temacie, który był poruszany już na kanale. Teraz zajmiemy się tym trochę bardziej ogólnie, a mianowicie będą to wszelkiego rodzaju crate'y, boxy, bloki, jakie stały się ostatnio popularne. No i cóż, to jest bazowo najbardziej podstawowe rzeczy związane z tego typu usługą, to jest to, że właśnie to jest usługa, na którą się zapisujemy. Są oczywiście opcje, żeby się zapisać na taki jeden raz, czyli żeby dostać najbliższą paczuszkę i mieć to z głowy, ale działa to właśnie w ramach usługi, żeby wybolić mnóstwo kasy, potem żeby to przychodziło cyklicznie do nas. I generalnie w samej swojej podstawie jest to pudełeczko z losowymi przedmiotami, z których możemy albo dostać jako zajawkę jeden najważniejszy przedmiot, albo główny temat całego takiego pudełeczka. No i to się rozpowszechniło w wielu teraz dziedzinach, w branżach. Ja osobiście pierwszy raz spotkałem się z tym przy okazji kosmetyków, które dostawała moja żona. Były to różnego rodzaju shiny boxy, glossy boxy. Jakiś czas to wszystko przychodziło do nas, były takie małe pudełeczka i z garścią niespodzianek. Potem widziałem różnego rodzaju rzeczy dla nerdów, horror, bloki, nerd bloki, tego typu rzeczy, wiadomo, bardzo takie tematyczne. No i padło w końcu ogłoszenie, że będzie taki sam pomysł na Crate'a z Halo. I to się właśnie w tym przypadku nazywa Crate'y. To jest taka cała strona loot crate'ów. Macie tam kilka różnego rodzaju takich właśnie pudełek z różnymi tematami, z różnymi motywami i Halo jest właśnie jednym z nich. Więc fani Halo mają okazję, żeby zgarnąć za jednym razem kilka gadżetów związanych z ich ulubioną serią gier. Może jeżeli mamy za sobą podstawy, to przyjrzyjmy się przykładowemu pudełku, które było już rozdawane w ramach Halo Legendary Crate. Były do tej pory cztery tego rodzaju pudełka. One jakoś wystartowały w sierpniu poprzedniego roku i przychodzą co 2 miesiące. Czyli to jest taka usługa co 2 miesiące, 6 w ciągu roku ich będzie w takim razie siłą rzeczy. No i cały czas wychodzą, każdy ma jakiś temat związany z Halo. No i pierwsza taka tego typu paczka to była dość spore pudło prawdopodobnie, żeby bardzo zachęcić i nastawić pozytywnie do całej inicjatywy. No i było związane z programem Spartan 4. Tam trafiliśmy kilka naprawdę fajnych rzeczy, jak bluza z motywem takim, który nie jest jednoznacznie do określenia przez kogoś nie znającego się jako Halo, ale dla ludzi siedzących w temacie jest natychmiast rozpoznawalny. No i to jest coś w stylu bluzy z kapturem. Widziałem ją na różnych nagraniach i ona jest taka dość cienka, czyli no bez szału. Co jest breloczek, był wtedy breloczek z Misterem Chiefem, czyli taką maskotką stworzoną gdzieś tam na potrzeby reklamowania uniwersum Halo. Oraz mój całkowicie ulubiony przedmiot ze wszystkich dotychczasowych, jak przeglądałem te paczuszki, czyli taki plecaczek na ramię, w sam raz, żeby rzucić do niego, nie wiem, telefon, czy jakieś małe rzeczy, tableta. I to jest coś, co mi najbardziej jakby zrobiło największe wrażenie i za tym najbardziej płaczę, że na to się nie załapałem. A reszta to są takie duperele, które pojawiają się w każdej paczce. Z najmniejszych to jest to przypinka. No będzie kolekcja przypinek, każda z wiadomo z jakimś symbolem odnoszącym się do tematu głównego i to jest w każdej paczce. Jest to koperta z różnymi dokumentami i jakby najwięksi fani będą mogli sobie poczytać takiego bardzo klimatycznego wstępu, klimatycznego rozwinięcia różnych ciekawostek na temat wiadomo najlepszego uniwersum gier. No i jest najważniejsza rzecz, którą są reklamowane te crate'y, która jest ujawniana zawsze i to jest seria figurek, która jest takim dość humorystycznym ujęciem różnego rodzaju motywów związanych właśnie z Halo, odnoszącym się oczywiście do głównego tematu. No i ciekawostka jest taka, że te figurki będą się łączyć, są na takim podłożu, które te podłoża będą się łączyć, żeby robić z tego taką wiecie, taką serię figurek, taki ciąg. Żeby to można było wszystko położyć ładnie na półce, na szafce i żeby to wszystko, wiadomo, jest, to ma być w pewien sposób spójne, żeby się nie gryzło. No i tu mieliśmy takie dość zabawne ujęcie dwóch walczących Spartan, no i symboliczne Red vs Blue, czyli najsłynniejsza machinima z Halo, która urosła już praktycznie do miana kultowej. No i przechodząc do jakiegoś następnego tematu, potem był... To był sierpień, potem był chyba październik, jeżeli dobrze liczę. No i mieliśmy kolejne rzeczy. No i powtarzamy z tych standardowych rzeczy. Figurka, przypinka, koperta z dokumentami
oraz koszulka jakaś, więc zawsze jak będziecie to zamawiać, będziecie mieli do wyboru rozmiar koszulki. No i to co, w ramach bitwy o ziemię, bo to jest główny temat, dostaliśmy figurkę Baka, który jest całkiem fajny i chyba jest moją ulubioną figurką z tych, których nie mam. I tu z tym małym, tutaj zastrzeżeniem, że dużo fajniej by się prezentował, gdybym miał na sobie hełm, według mnie. Koszulka i uwaga, spodnie do zestawu, które odnosiły się w jakiś sposób do Spartan, do komandosów ODST i też super wyglądają, są super takie subtelne, mają fajny wzór, który natychmiast jest rozpoznawalny dla fanów, ale nie kojarzy się jednoznacznie halo dla jakichś kompletnych laików. Kolejna przypinka, kolejny duperelle, mieliśmy też kod tutaj na paczki rekwizycji do Halo 5. No i mnóstwo papierów, mnóstwo dziwadeł, ze względu prawdopodobnie na komplet ciuchów to nie było bogate w jakiś taki bardziej stylizowane gadżety. No a potem dostaliśmy w grudniu Halo Konflikt, jakby to przetłumaczyć. No, bardzo taki ogólny temat, z trochę skromniejszą koszulką z napisem KIS, paroma symbolami. Kolejną figurką, na której jest taki humorystycznie ujęty Master Chief przeskakujący nad trepem. I różne duperele, kilka naklejek, kubek w kształcie granatu plazmowego, kolejna przypinka, miecz energetyczny świecący jako taki gadżecik. No i te wszystkie duperele, którym już nie trzeba sobie zawracać głowy. No i na tle tego dość biednie wypada ten zestaw, na który ja trafiłem. Chociaż może nie narzekajmy. Temat Atriox oraz Wygnańcy, który możecie zobaczyć na kanale. Oczywiście możecie dostać się do filmu jednym kliknięciem. Taka teraz magia YouTube'a. No i całkiem fajnie. Najgorsza prawdopodobnie koszulka ze wszystkich, bo taka absolutnie stuprocentowo stylizowana na baseballową koszulkę, na której tylko napisy zdradzają powiązanie z Halo. Napisy opisane zupełnie innym fontem i wystylizowane na coś kompletnie innego, więc to już trzeba być naprawdę hardkorowym fanem, żeby wiedzieć, do czego one się odnoszą i w ogóle rozpoznać to. Ale reszta jest jak najbardziej fajna. Kolejne figurki, to się wszystko do siebie zbiera. No i jako zapowiedź, kolejnym tematem głównym, w ogóle kwietniowym, więc to już niedługo trzeba odkładać kasę, żeby może jeszcze się tym zainteresować, będzie, jakby to powiedzieć, wielka schizma. No, rozłam wśród kowenantów, moment w Halo 2, kiedy Sangeili, czyli elitarni, odcięli się od całej reszty i powstał ten konflikt z brutami, z Giralna, ale... I to będzie teraz tematem. W figurce mamy już jasno zapowiedzianego arbitra skaczącego, czyli będzie na jakimś przezroczystym pałąku tutaj umieszczony w powietrzu. Wygląda całkiem fajnie, chociaż ta morda otwarta to jest coś, co mi się kompletnie nie kojarzy z elitarnym w szale bojowym. No i możemy się oczywiście na pewno czegoś do założenia spodziewać. No i standardowo, tak jak zawsze, od 5 do 7 ekskluzywnych dupereli kolekcjonerskich powiązanych z Halo, które będą dostępne tylko i wyłącznie w ten sposób. To jest przybliżenie ogólnie tematu dla ludzi nie wiedzących za bardzo, z czym to się je, no ale jest taki temat, możecie sobie poszukać różnych tego rodzaju inicjatyw w internecie, może jest coś, co Was interesuje, może warto się tym zainteresować. No i tutaj będę szczery, ja się tym interesuję też głównie przez to, że prowadzę tego typu kanał i fajnie jest takie rzeczy raz na 2 miesiące pokazać. No i prawdopodobnie myślę, że spokojnie może się spodziewać kolejnej paczki, zobaczymy, czy ona będzie coś warta, czy jak będzie utrzymany poziom tego typu właśnie prezencików, gadżecików. No bo jak będzie fajnie, to nie będzie przeszkody, żeby brnąć w to dalej. No ale zobaczymy, czekam na Wasze opinie, jak Wam się podoba poprzednia, czy zbieracie coś takiego, czy zbieracie konkretnie to. No i jak zwykle apeluję tutaj o podzielenie się własną opinią na taki dość specyficzny temat, który jest, no nie ukrywajmy, oznaką naszych czasów, globalizacji internetowej i pomysłem na tym, jak zarobić na nerdostwie innych. Tak więc teraz dzięki wielkie za uwagę, widzimy się w kolejnych filmach, cześć!